Rozpoczęła się budowa tramwaju na Rakowieckiej. Tramwaj z Warszawy Zachodniej na Wolę jest tak samo ważny jak tramwaj na Zieloną Białękę. Warszawa Wschodnia jednak w 26 roku. WKD z potężnymi utrudnieniami w ruchu. Rozpoczęły się konsultacje społeczne a propos tramwaju do Wilanowa. Czy już od lipca strefa czystego transportu w Warszawie? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym w niedzielę, 16 czerwca. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć, Wząż, i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym z drzewa. Ponownie jestem na drzewie, ale tym razem nie o konsultacjach społecznych a propos tramwaju do Wilanowa, a o newsach, które się wydarzyły na przestrzeni ostatniego tygodnia. Trochę tego jest, ale spróbujmy to całkiem szybko i sprawnie przelecieć. Zaczynając oczywiście od awarii na stacjach metra. Dwie windy nie działają od tego tygodnia, Pole Mokotowskie i Stokłosy. Tak wygląda sytuacja, po jednej windzie nie działa na danej stacji metra. Tymczasem metro właśnie tworzy klasy patronackie w elektroniku, dzięki czemu będą te osoby od razu miały szybszą drogę dojścia do metra. W skrócie brakuje w metrze pracowników i żeby naprawić ten problem, który aktualnie jest, metro po prostu chce mieć swoje własne klasy w elektronikach, aby już bezpośrednio później była prosta droga do metra warszawskiego. Brzmi jak dobry pomysł, biorąc pod uwagę, że faktycznie aktualnie brakuje pracowników w różnych miejscach, więc może to jest dobry pomysł. Zobaczymy, jak faktycznie sytuacja się sprawdzi za kilka lat, kiedy faktycznie te klasy patronackie już będą kończyć i finiszować. Tymczasem z innych informacji mamy dobrą wiadomość, że rozpoczęła się budowa trasy tramwajowej na Rakowieckiej. Pierwsze prace się już rozpoczęły, rozpoczną się od poniedziałku, czyli od jutra, od 17 czerwca. Zostanie zamknięta pierwsza część ulicy Rakowieckiej, w związku z czym jedna jezdnia ulicy Płamskiej będzie zamknięta również i też najprawdopodobniej w te wakacje będzie zamknięcie ruchu tramwajowego niedługo, ale jednak na właśnie ulicy Płamskiej, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy. Będą tramwaje skręcać tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o Sielce, natomiast nie będzie możliwości przejazdu dalej tramwajów na Płaską w kierunku wyścigu, w skrócie do Królikani. Pomiędzy Rakowiecką, pomiędzy węzłem Goworka a przystankiem Królikarnia tramwaje nie będą jeździć. Nie mamy jeszcze informacji na jak długi czas, najprawdopodobniej na miesiąc, dwa, w skrócie na całe wakacje. Natomiast te wydarzenia też się niedługo wydarzą. Na razie mamy pierwsze zamknięcie, jeżeli chodzi o Rakowicką, pierwsze prace, jeżeli chodzi o wyrównywanie tych terenów. No i oczywiście likwidacja wszystkich autobusów, które w tym miejscu jeździły. Autobusy aktualnie tędy nie jeżdżą, ten odcinek na czerwono jest zamknięty. Wjazd w Goworka jest cały czas z Waryńskiego za pomocą dwóch pasów, natomiast dalej na Puławską jest tylko łącznie jeden pas, bo jest wspólna jezdnia, czyli na Puławskiej mamy jeden pas w kierunku wyścigów, w kierunku dalszej części Ursynowa, natomiast dwa pasy w kierunku Śródmieścia. Tak aktualnie wygląda ta sytuacja. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to ta sytuacja rozpocznie się już o godzinie 22 w poniedziałek. No i tak to będzie wyglądać przez najbliższy dłuższy czas. Ruch oczywiście będzie dojazdem do posesji, do poszczególnych miejscówek i również z niej będzie wprowadzony specjalny kontrol ruchu po poszczególnych ulicach, również nawet na Płaskiej w jednym miejscu. W ramach tej inwestycji również będą wyznaczone nowe drogi rowerowe na tym węźle na Puławskiej, ale ich dużo nie będzie. Więc takie informacje. Ogólnie w ramach tramwaju na Rakowieckiej, wzdłuż Rakowieckiej nie powstanie żadna nowa droga rowerowa, bo tam po prostu tego miejsca zbytnio nie ma. Będą nowe chodniki, nowe jezdnie, nowa droga, no i oczywiście nowe torowisko tramwajowe. W ramach tej inwestycji powstanie jeden przystanek tramwajowy na trasie. Po środku, mniej więcej w tym miejscu właśnie pod urzędem dzielnicy Mokotów, będzie przystanek tramwajowy zlokalizowany, z tego co pamiętam, po tej stronie skrzyżowania. Będzie też przystanek tramwajowy w tym miejscu, obok metropolii Mokotowskiej i oczywiście za samym węzłem Goworka dla tramwajów wiodących w kierunku Pola Mokotowskiego. Tak będzie wyglądać sytuacja. Na razie rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. A i jeszcze z ważnych informacji jest to, że w przyszłym, że pod koniec tego roku mają się rozpocząć prace przy zajęciu tego odcinka, jeżeli chodzi o Aleję Niepodległości w tym miejscu na Rakowieckiej. Tu będą kolejne prace większe realizowane i tu też po prostu będzie ograniczony ruch samochodowy. Natomiast ruch tramwajowy na Alei Niepodległości będzie dopiero zamknięty w trzecim kwartale 2025 roku. W skrócie dopiero na przyszłe wakacje będą utrudnienia, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy w tym miejscu. Będzie całkowicie zamknięty i również wtedy będzie przebudowane torowisko tramwajowe na Alei Niepodległości, również nad trasą Łazienkowską. Więc to jest dobra informacja. Takie, że tutaj rzeczy się dzieją. A tymczasem, co się dzieje jeszcze innego? A tramwaj na Warszawę Zachodnią.
Rozpoczęły się prace przy budowie pierwszego odcinka do Alei Jozimskiej. Wiemy, że tramwaje chcą pojechać dalej, również do Perona 9, a dalej do Kasprzaka. No, dokładnie jest mniej więcej to samo, co wam mówiłem wcześniej. Czyli jeżeli chodzi o odcinek do Kasprzaka, to nie wiadomo, po pierwsze, którędy pojadą tramwaje szybciej. Tramwaje chcą robić to jak najszybciej, bo wiedzą, że połączenie przez Warszawę Zachodnią jest bardzo potrzebne, ale nie są w stanie w tym momencie określić żadnych terminów, pomimo tego, że odcinek obok gazowni w teorii dałoby się już zrealizować, jeżeli byłoby zabezpieczone finansowanie, bo tam już mało pracy pozostało. Natomiast w tym momencie nie są w stanie nic więcej właściwie powiedzieć, pomijając to, że na Ordona raczej tramwaje już nie wyjadą, pojadą dalej na Odolany, ale cały czas to jeszcze musi być przeanalizowane i sam proces budowy tramwaju przez Odolany z Warszawy Zachodniej może się rozpocząć najprawdopodobniej dopiero po 2030 roku, jeżeli wszystko dobrze pójdzie i będą pieniądze i będzie to wszystko dobrze szło, jeżeli chodzi również o pozyskiwanie wszystkich pozwoleń, jak i również o projektowanie. Jeżeli chodzi o tramwaj wzdłuż gazowni, ten odcinek, gdzie tutaj będzie mieć mniejszą liczebność, jeżeli chodzi o pasażerów z okolicy, ale dobre połączenie, jeżeli chodzi o tramwaje. Tutaj nie mamy jeszcze informacji, czy ten odcinek będzie szybciej zrealizowany, czy będzie zrobiony do końca tej dekady, czy przed średnicą. Nie wiemy, według mnie powinniśmy z tym cisnąć. Tramwaje jednak zaznaczają, że połączenie przez Warszawę Zachodnią jest tak samo ważne jak tramwaj na Zieloną Białękę. Tylko że tramwaj na Zieloną Białękę może być realizowany cały czas, a linia średnicowa, jak będzie przebudowana, to raczej na zachodniej byłoby dobrze nie dorobić jakichś wykopów i utrudnień. Takie są moje osobiste zdania. No ale no cóż, takie sytuacje są. Odpowiadając na wasze pytania, bo wiem, notorycznie się mnie pytacie, jak będzie zrealizowana sytuacja, jeżeli chodzi o rozjazdy w tunelu na poziomie minus 2 na Warszawie Zachodniej i przy przystanku przy Alejach Jozimskich i przy przystanku przy Peronie 9 i czy będą rozjazdy od razu wszędzie montowane, nie wiem. Tramwaje nie odpowiadają w tym temacie na razie na żadną z tych informacji, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy będą demontowane, czy będą stawiane, czy będą tymczasowe, czy będą nakładki, czy będą docelowe wszędzie rozjazdy, czy później będzie to rozkładane, nie wiem. Więc czekamy na informacje. Tymczasem, jeżeli chodzi o inne informacje, no to mamy informację, że średnica po 30 roku, a wschodnia, no nie udało się, nasz PLK na razie cały czas nie podaje żadnej informacji oficjalnej, ale na SCC jeden z użytkowników dostał trochę więcej informacji i możemy znaleźć tutaj taką ciekawostkę. Jak pisaliśmy, PKPLK nie są w stanie podać w tej chwili, kiedy rozpocznie się przebudowa Warszawy Wschodniej, więc wiadomo, więcej wiadomo z odpowiedzi, którą w ramach dostępu do informacji publicznej uzyskał użytkownik forum SCC, czyli Skyscraper City. Ministerstwo Infrastruktury wskazało, że są dwa warianty aktualnie analizowane, czyli wyformułuj projektuj i buduj z wykonaniem projektów wykonawczych, w skrócie trzeba po prostu też zrealizować wszystkie projekty, i wyformułuj buduj, czyli po prostu to jest zbudowane. W pierwszym przypadku, czyli wyprojektuj i buduj, jest byłby ogłoszony przetarg na początku 25 roku w styczniu, natomiast w drugim przypadku, jeżeli by tylko łącznie już była sama budowa, czyli by był przetarg ogłoszony w grudniu 2025. W skrócie, tak czy siak, tu i tu mamy informację zarysowaną, że pierwsze prace budowlane na Warszawie Wschodniej mogą się rozpocząć dopiero w pierwszym, drugim kwartale 2026 roku, bo trzeba jeszcze oczywiście podpisać przetarg i po podpisaniu przetargu musi się wszystko uprawomocnić. Znaczy, po rozstrzygnięciu przetargu musi się wszystko uprawomocnić i wtedy można podpisać. Ta procedura trwa zazwyczaj około 3 miesięcy nawet. Więc na razie sobie jeszcze poczekamy, jeżeli chodzi o te prace budowlane w tym miejscu, i będziemy czekać. A średnica po 30 roku, jak dobrze pójdzie. Idąc dalej, możemy zetknąć sobie, że w Zakopanem mamy już trzeci peron i to też jest dobra informacja, bo w końcu jest ten trzeci peron, tylko cały czas nie mamy czwartego peronu, więc będziemy jeszcze z tym sobie czekać. Ma być peron czwarty oddany do użytku na koniec czerwca 2024, w skrócie tego miesiąca, i ponieważ nie udało mi się pojechać w poprzednim tygodniu, bo była kiepska pogoda do Zakopanego i teraz tam jest podobno śnieg, to pojawia się tam dopiero na początku najprawdopodobniej lipca, kiedy już będą wszystkie cztery perony i wam to ładnie pokażę, jak to już wszystko funkcjonuje. Znając życie, jeszcze nie będzie wszystko gotowe, no ale żeby nie było, pojawi się w Zakopanem dopiero jakoś na początku lipca, to może sobie pojadę trochę na dłużej, chciałem powiedzieć odpocznę, ale ja tego nie potrafię, więc pojadę tam na kilka dni nagrać film i coś przy okazji też porobić. Więc jak coś, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o film Zakopanego, jak i również to, że został oddany do użytku nowy, kolejny peron. Jeżeli chodzi o jakieś inne inwestycje, które chcielibyście, żebym nagrywał w okolicy Zakopanego, piszcie w komentarzach, jestem otwarty na propozycje. Słyszałem, że tam jakieś inwestycje mają być planowane do realizacji, mają być budowane jakieś nowe mosty. Dajcie mi, wpiszcie mi dokładnie inwestycje, lokalizacje, co dokładnie się tam dzieje, to ja sobie przejrzę te rzeczy i jeśli będę mieć możliwość, to nagram, bo to też mnie w sumie trochę zainteresowało. Tylko potrzebuję trochę więcej konkretów, co byście dokładnie chcieli zobaczyć. Tymczasem z innych informacji, stacja w Legnicy jest już przyjazna pasażerom. W skrócie są cztery windy na cztery perony. Nawet dwa perony zostały już oddane do użytku i w końcu to wszystko mniej więcej wygląda. Czemu mówię o Legnicy? Bo głosowaliście na nią ostatnio w Okiem Awizjonosza i film z Legnicy czeka w kolejce do zmontowania na kiedyś. Ale jak coś faktycznie
Perony już są gotowe, tutaj mniej więcej wszystko funkcjonuje, więc taka dobra informacja. No tam faktycznie jest niezwykła osłona nad tornami, ogromny obiekt, który się znajduje. On też został właśnie domontowany w ramach tej przebudowy. Tamtych prac nie mogło być dużo realizowanych, no bo jednak to jest pod konserwatorem zabytków i było to wszystko realizowane w odpowiedni sposób. Wiem, że ta inwestycja ciągnęła się dosyć długo, z tego co widziałem od Was tam w komentarzach, no ale w końcu nie powiem, że się skończy, bo jak PKP PLK pisze, że inwestycje zakończone, to wiecie, w Ożerowie zakończona do 10 działają wyświetlacze, nie dają informacji pasażerskiej, więc inwestycja jest przejezdna, są czynne 4 perony, jak i również 4 winny. I na tym mogę zakończyć swoją informację, nie podając informacji, że budowa się zakończyła, bo pewnie się nie zakończyła. Tymczasem z innych informacji mamy WKD-kę. I ogólnie normalnie bym powiedział dokładnie, jakie są utrudnienia na WKD-ce, ale jest to temat tak zawiły, że powiem tylko w skrócie i zerknijcie samemu. W dużym skrócie, pomiędzy Komorowem a Warszawą Śródmieście WKD pociągi jeżdżą aktualnie wahadłowo. Na pewnym odcinku nawet po dwóch torach wahadłowo, ale na większości odcinka pomiędzy właśnie Warszawa Śródmieście WKD a Komorowem pociągi jadą po jednym torze wahadłowo, co oznacza, że te pociągi no jeżdżą rzadko. No tutaj z tych informacji mam niespójne informacje, że albo co 20, albo co 40 minut w danym kierunku. 40 raczej to jest możliwe. Natomiast nie zmienia faktu, że rzadko. No te pociągi jeżdżą bardzo rzadko teraz. Więc no jest troszeczkę dramat, jeżeli chodzi o WKD-kę. Oczywiście honorowanie jest wzajemne, ale bym powiedział, że aktualnie WKD-ka jeździ gorzej niż podczas zamknięcia pierwszego peronu, podczas zamknięcia w ogóle Warszawy Zachodniej, więc nie rozumiem tylko do końca, czemu oni teraz dopiero teraz zaczęli ograniczać, a nie wcześniej, bo jakby mogli zrobić te utrudnienia, skumulować w jednym miejscu, a teraz już odetchnąć. Na razie odetchnięcia nie będzie, oczywiście prace są dlatego tak realizowane, ponieważ w regułach rozpoczęła się przebudowa, film o tym będzie, jak wrócę do Warszawy, to będę chciał to nagrać w pierwszej kolejności. No i faktycznie tam teraz się rozpoczęły większe prace. Jak wygląda sytuacja? W regułach pojawił się tymczasowy peron w kierunku Warszawy i pomiędzy Warszawa Śródmieście WKD a regułami jeździ aktualnie pociąg, z tego co zrozumiałem, co około 40 minut wahadłowo 1. I podobna sytuacja jest pomiędzy Komorowem a Warszawa Śródmieście WKD. Również jeździ jeden pociąg wahadłowo po jednym torze. Na dalszym odcinku już jeździ normalnie. Do Komorowa pociągi jeżdżą w miarę normalnie i sytuacja dosyć mocno, bym powiedział, skomplikowana. Komunikacja miejska, wzajemne honorowanie, jest tego mnóstwo. No z tego co widzę, co 40 minut, w jednym kierunku co 80. W danym kierunku co 40 minut, co 80 minut w jednym z torów. Po jednym z torów. W skrócie, bardzo rzadko jeżdżą pociągi. Jeżeli chodzi o tę sytuację, oczywiście jeździ ZK, są zastępcze honorowania biletów w ZTM-ie 717, 817, 220 czy nawet S1, oczywiście w kolejach mazowieckich, również na odcinku Grodzisk-Mazowiecki, Warszawa Śródmieście, a tylko i wyłącznie bilety okresowe WKD-ki. Natomiast sytuacja jest dosyć, bym powiedział, tragiczna. Więc jak coś, uważajcie na siebie. Naprawdę, jest kiepsko na WKD-ce. Jeżeli chodzi o możliwości funkcjonowania normalnie. I ten pierwszy odcinek, ten, który teraz Wam powiedziałem, żebyście wiedzieli do kiedy to jest do końca czerwca, tak będzie wyglądać sytuacja, a od początku lipca do połowy lipca, czyli do 14 lipca będzie kolejny tor, kolejna wprowadzona faza, cały czas będzie mniej więcej podobnie, tylko że te pociągi będą jeździć trochę jeszcze inaczej, cały czas rzadko, ale będzie inaczej to podzielone. Nie powiem, znaczy w teorii to 30 minut po jednym torze będą jeździć, cały czas wahadłowo, ale dokładnie jak to będzie wyglądać, też nie jestem w stanie powiedzieć, bo jest to dosyć mocno skomplikowane. Więc jeżeli jeździcie WKD-ką, to uzbrojcie się w niesamowitą cierpliwość i z tym, że WKD-ki będą jeszcze bardziej załadowane niż teraz. Więc dosyć słabo. Tymczasem tramwaj do Wilanowa, rozpoczęły się konsultacje społeczne. Film o tramwaju do Wilanowa i pełnej tej konsultacji społecznych macie teraz w karcie w opisie. Wszystkie te zmiany, które tutaj możecie zobaczyć, jest ich mnóstwo. Z najważniejszych informacji mogę Wam powiedzieć, że prawie, że wszystkie 500-ki z Wilanowa mają zniknąć w ramach tej propozycji od ZTM-u. 14-ka ma jeździć pomiędzy Banachą a miasteczkiem Wilanów przez całą trasę, 15 pomiędzy Marymont Potok a miasteczko Wilanów, 19 pomiędzy Stegnami a Nowym Bemowem i 35 pomiędzy Piaskami i Papilus RLA i Krakowska, tak jak 15 jeździła kiedyś. Co ważne, najważniejsze to 19, te zmiany są planowane dopiero na czerwiec 2024, pozostałe linie 3 tramwajowe mają mieć zmiany od września, kiedy pojadą tramwajem do Wilanowa. Takie są informacje, no bo na Stegny pętla będzie dopiero czynna na koniec roku, więc tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zmiany komunikacji autobusowej, one mają być prowadzone dopiero razem ze Stegnami, czyli najprawdopodobniej grudzień, styczeń 2024-2025. Tak wygląda sytuacja. Tymczasem z innych informacji jest aktualnie Święto Ulicy Stalowej, jeździ specjalna linia tramwajowa S.
jak i również samobjazdy dla autobusów nocnych N3, N14 i N64 jeżdżą troszeczkę inaczej. I dziś, i wczoraj, bo ja to nagrywam w sobotę, ale wy to oglądacie już w niedzielę, jeździ właśnie linia tramwajowa S na bardzo długiej trasie, głównej trasie Ratuszowa Ozo Czynszowa i na wydłużonej trasie nawet do Kowęczyńska Bazylika. Więc jak ktoś, możecie przyjechać. Mnie tam oczywiście nie ma. Ja planuję pojawić się na pierwszym dniu Tetki, który jest planowany na przyszły weekend, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Więc spodziewajcie się, że tam się pojawię, jak wszystko dobrze pójdzie. I jeszcze trochę garderoby swoje powiększę. Tymczasem, jeżeli chodzi o tramwaj na Rakowieckiej, są utrudnienia w związku z tym zamknięciem już od poniedziałku dla linii 119, 141, 167, 168 i 172. Te wszystkie linie autobusowe jeżdżą teraz objazdami, a tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tramwaj na Rakowieckiej. No tu był przystanek na Rakowieckiej. Nie wiem, czy ten przystanek zniknął, ale tutaj był. No nie mogę w tym momencie napisać do rzecznika, bo jest na urlopie, ale... Coś tu nie wyszło. Gdzie ten tramwaj na Rakowieckiej zniknął? Czekajcie, nie. My to sobie sprawdzimy. My to sobie teraz w tym momencie sprawdzimy dokładnie, o co tutaj chodzi. Tramwaj do Wilanowa. To mamy informacje, wchodzimy sobie w zakładkę Rakowiecka, bo już tutaj Rakowiecka się pojawiła, tak samo jak Gagarina Zachodnia. I sobie zerknijmy, co tu się właściwie wydarzyło. No nie, no jest przystanek Wiśniowa. No to ja nie wiem, co tu się im wydarzyło, że ten przystanek nagle zniknął. Czekajcie, na wizualizacji nie ma. O, tu mamy docelową organizację ruchu. Jest przystanek, czy bardzo w tym miejscu, obok urzędu. To nie wiem, jakim cudem z tamtej wizualizacji zniknął. Tu jest przystanek tramwajowy, tu jest przystanek tramwajowy wspólny i tutaj jest przed metropolą Mokotowskiem, więc dla wyjazdowych. Więc nie wiem, co tu się wydarzyło. No ale dobra, sytuację wyjaśniam. Tymczasem z innych informacji mamy dobrą informację, albo niedobrą, w zależności jak jeździcie z tym samochodem, bądź jak bardzo palącym, że SCT, czyli Strefa Czystego Transportu, wchodzi już od 1 lipca. W Warszawie w 97 pojazdów w Warszawie, które jeździ, nie potrzebuje naklejki specjalnej, jakichś specjalnych ulg i strefa czystego transportu, chciałbym powiedzieć płatnego parkowania, ale strefa czystego transportu wygląda następująco. Tak się ogranicza od trasy, to jest trasa Prymasa Tysiąclecia, następnie wzdłuż linii kolejowej, jadąc obok Warszawy Gdańskiej, dalej mostem gdańskim, przez trasę obok Warszawa Toruń i kończąc na Grachowie na całej trasie Alei Stanów Zjednoczonych trasą Łazienkowską, ale nie wliczając do trasy Łazienkowskiej, to ważne. Te trasy nie są liczone, tak samo Prymasa Tysiąclecia też nie jest wliczona do tej strefy płatnego parkowania, do tej strefy czystego transportu. Więc jak ktoś, tak by na sytuacja, jakby to z Was był ciekawy, faktycznie już wchodzi od 1 lipca. Później oczywiście w kolejnych latach tam będą jakieś te kolejne zmiany. Czekajcie, czy my tu mamy jakieś informacje, co będzie kolejne zmiany, jeżeli chodzi o kiedy będą kolejne fazy. 25 nalepka. Czekajcie, gdzie jest informacja o konkretnym roku. Jakaś aplikacja jest nawet. No dobra. Nie mamy. Dobra, albo zbyt szybko przejdziemy. No ale jak coś, w kolejnych latach będą kolejne ograniczenia, ale raczej jakieś do 30 roku to nie są zbyt duże. Z innych informacji, nowy chodnik i nie tylko remont dróg serwisowych wzdłuż ulicy Jagiellońskiej jest aktualnie realizowany, nie tylko wyłącznie właśnie chodnik, również nowa nawierzchnia asfaltowa i będą nowe miejsca parkingowe realizowane na tym odcinku, więc to się też aktualnie dzieje. Z innych ciekawostek, Plac Zbawiciela zaprasza spacerowiczów, w skrócie Plac Zbawiciela wyprasza autobusy nocne przegubowe. Linia autobusa, która tam jeździ nocna przegubowa, nie mieści się w związku z tymi ograniczeniami. W skrócie, Plac Zbawiciela aktualnie ma po prostu jeden pas ruchu, pozostałe zostały zwężone na ogródki gastronomiczne, których tam de facto raczej nigdy się nie pojawiły. Przestrzeń dla pieszych, nie wiem, ja na betonie i na tym asfalcie nigdy nie lubiłem chodzić. Nie do końca rozumiem, jaki ma sens te zamykanie, więcej to pieniędzy jest na to przywalane, żeby faktycznie te betony postawić z mojej perspektywy. A to jest moja opinia, to nie jest coś... To jest subiektywnie całkowicie opinia, więc jak macie jakąś inną wersję swoją a propos zwężenia Placu Zbawiciela, dajcie coś w komentarzach, czy jesteście za tym, czy przeciwko tym. A z innej informacji mogę powiedzieć takim łącznie, że rozpoczęło się głosowanie na budżet obywatelski i w ramach niego ponownie tęcza na Placu Zbawiciela się pojawiła. Zobaczymy, czy tak szybko spłonie, jeżeli się postawi. Z innych informacji, oczywiście byłem przeciwko palaniu tego, ale jak coś, żeby nie było jasne. Z innych informacji, Dworzec Zachodni, a konkretnie Warszawa Zachodnia, ponownie ograniczył
ogranicza ruch, czy tym razem od jutra, znaczy od dzisiaj, od 16 czerwca do końca wakacji będzie zamknięta środkowa nawa tunelu, w związku z czym oczywiście są ponownie te utrudnienia, a jeżeli chodzi o ruch autobusowy na Bitwie Warszawskiej, pozostaje tak samo mniej więcej w związku z budową tramwaju do Warszawy Zachodniej. Więc tutaj sytuacja się mocno nie zmienia, inaczej jest na Alejach Jerozolimskich, tam ruch dla rowerów jest dosyć mocno ograniczony. Prace się rozpoczęły 6 czerwca, zakończą się dopiero na końcu października. Ten odcinek drogi rowerowej na czerwono jest aktualnie zamknięty. Pozostałe to są planowane objazdy, również na niebiesko, żeby rowerzyści jeździli teraz. Co jest realizowane w ramach tej inwestycji, jest oddzielona droga rowerowa od części pieszej i droga rowerowa będzie szersza i w nawierzchnym asfaltu będzie mieć teraz 3 metry. No i na koniec dobra informacja, że też ostatni etap pracy na drogowej 7 pod Warszawą, na południe od Warszawy. W związku z tym, że ostatnio zobaczyliście film z S7, która już jest faktycznie S7, w skrócie drogą ekspresową, która jeździ normalnie pomiędzy Warszawą a Tarczynem, już normalnie można tam jechać 120 km na godzinę, to również w ramach tej inwestycji jest przebudowany stary przebieg drogi krajowej nr 7. Tam jest zmiana na nawierzchni, przegląd wszystkich obiektów mostowych i też jeżeli trzeba, to jest ich naprawa. I tego typu rzeczy są aktualnie realizowane i później w najbliższych tygodniach będą pozostałe prace realizowane na całej długości tej drogi. Znaczy na całej długości trochę przesadziłem. Nie na całej długości. Bardzo dostępniłem. Prace mają się zakończyć wszystkie do końca tego roku, bo do końca 4 kwartału odcinek, który będzie realizowany, to jest odcinek pomiędzy, czekajcie, że on zaraz to znajdę, 17 km pomiędzy Sękocinem Starym a Rembertowem. Jak coś tak będzie wyglądać sytuacja, jeżeli chodzi o te prace. No i to było tyle z tego materiału. Jeżeli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w skórę i ten dziwny dzwonek. Dzięki Wam ten licznik w tym miejscu się powiększy i będzie więcej niż 16440. Tyle jest aktualnie osób. Za co oczywiście bardzo serdecznie dziękuję i wszystkie osoby, które mnie subskrybują, pozdrawiam, jak również wszystkich patronów, Awiznosza, Patronite, Kościek, Awiznosz. Jak chcecie mi pomóc w realizacji tych wszystkich filmów, zachęcam. No i co ja mogę powiedzieć? Kolejne, mniejsza z tym z drzewa. Choć mniejsza z tym z drzewa będzie trochę w te wakacje, ogólnie w tym roku właśnie ciepłym. Kolejny mniejsza z tym z drzewa dopiero się pojawi na początku lipca, kiedy planuję też dosyć duży kolejny film o wszystkich inwestycjach tramwajowych, co jest na jakim zaawansowaniu, kiedy teraz dana trasa tramwajowa będzie realizowana i co aktualnie się dzieje, na przykład na tramwaju wzdłuż Wilanowskiej, tramwaju do Zielonej Białęki, tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego czy tramwaju wzdłuż Modlińskiej. Te wszystkie prace, które są planowane na przyszłość, planuję, znaczy mam nadzieję, że dostanę odpowiedź na początku lipca i wtedy też się pojawię z Zakopanem i tutaj ponownie w Domku na Drzewie mam to wszystko przeanalizuję, tak samo jak zrobiłem analizę właśnie tramwaju do Wilanowa, jeżeli chodzi o nowe plany komunikacyjne. No i co ja mogę powiedzieć? Kolejnym jestem, oczywiście pojawi się za tydzień, na początku lipca, tak czy siak, będą 3 lata mniejsze z tym, więc może jakiś specjalny odcinek mi się uda zrobić, ale jeszcze nic nie obiecuję. Zobaczymy, jak z tym wszystkim wyjdzie. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj jeszcze zobaczycie film z Placu Centralnego. Jutro najprawdopodobniej film z przebudowy torowiska tramwajowego na Filtrowej. Później oczywiście również na Obozowej. I podsumowanie przebudowy wiaduktu na ulicy Marywiejskiej też planuję w końcu zrobić, bo już najwyższy czas, a ten film mi to dość długo czeka i już próbuję go trochę skończyć. A nie jest też jakiś duży film, więc postaram się go zrobić w najbliższych dniach. Ja tymczasem uczę się programować w innym języku niż wcześniej umiałem. Znaczy, może powiem, że po prostu uczę się w danym języku programowania, dlatego też tutaj jestem i latać dronem w trybie manualnym. To też jest niezła jazda. Oczywiście tym wtedy latałem w goglach. Więc tutaj wiecie, pod tymi jabłonkami, na których ja siedzę, znaczy ja siedzę na orzechu, ale pod tymi jabłonkami, które się znajdują w okolicy, sobie po prostu latam i jak coś się stanie, to jakby nie ma problemu. Mogę wlecieć w drzewo i drzewo się stanie dronowi tym bardziej. Ale tak, to testuję. Już leciałem ponad 101 godzinę, więc adrenalina jest. Ale to jest zupełnie inna jazda. Zresztą latanie dronem w goglach VR to jest inny bajer. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale i kolejny niż z tym będzie za tydzień. Już normalnie raczej z Warszawy, raczej nie z mostu na Pragę. Cześć!